Zastrzelę ci łeb. Poddaj się. Po co się kryjesz, tchórzu? Masz pychę, ciotko. Hej, cześć, witam was w kolejnym 12 odcinku Mafia 2. Może się tak byś ubrał, Vito, z łaski swojej. Dziękuję. Chwileczkę, marynarka i płaszcz. Tak, dokładnie. Na mafijnego zbrodniarza się ubierzemy. Tutaj nie wspomnę, co ja tu zebrałem. Możecie się domyślać. Okej, okay. Zbijamy stąd. Okej, okay. Wychodzimy. Co się tu u licha dzieje? Hey fellas, what's going on? Hey buddy, you're interfering with an official investigation. Take a hike. Open up. Jakbym miał tutaj broń i użyłbym jej, to bym was powystrzelał. A, widzę, że chłopie, nie masz za dużo siły. Za mało tatara wjadałeś. A, męcz się dalej. Harry Kobito. No, nie wiem, za to ci płacą, żebyś się obijała. Co tak trąbicie? Jezu, już hałasy. Bierzemy nasz pojazd. O, uhu, co się z naszym pojazdem stało? Naprawimy go. Bierzemy nasz Jefferson Provincial. I jedziemy teraz jak należy. A w sumie, co mi tam? Będę jeździł jak mi się podoba. Dopiero liny. Sorki, że wczoraj nie było mafii, ale no nie... O chuj. Ale że mu się wpieprzył. Już dostałem zawału. Sorki, że wczoraj mafii nie było, ponieważ nie chciało mi się wielu filmów wrzucać, dlatego wrzuciłem tylko Mortal Kombata. Ale dzisiaj postaram się ze dwa filmy, może trzy, nie wiem. Coś się wymyśli. O kurde, co to było? To było nawet dobre. Już wolałem mniejszą kolizję wywołać. No to taka mniejsza, szczegółowa sprawa. Driftik musi być. O, kobita dostała. Przeżyła nawet. Znaczy, że głodna jeszcze jest. I będzie na jej przez najbliższe tygodnie. Dobra. Drift kolejny. Oh yeah. Przez krzaczki też nie przejeżdżać. To ciekawie wygląda. Okej. Okay. Starczy driftów, bo jeszcze narobimy tragicznych wypadków. A nie na tym mi zależy. Zależy mi na dojeździe na misję. A co do kolejnych serii, które się będą zbliżać, to nie wiem, może coś jeszcze zacznę nagrywać poza Mafią dwójką. Nie wiem, żeby była różnorodność. O kurde, za szybko jadę. Wow. Dobra, ja jeszcze żyję. O Boże. O, udało mi się, szybko je zgubiłem. A zamknę się. Hey Vito, I'd like to introduce you to somebody. Vito, this is Carlo Falcone. Falcone. Pleasure to meet you, Mr. Falcone. Vito? So Vito, how do you feel about Alberto Clemente and Luca Gorino? Well, honestly, Mr. Falcone, the way I see it, those assholes tried to steal 5,000 bucks from me. Whoa. And then left me to rot in jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Bye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. Damy radę. Fajny facio. What the hell's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive,
Try and rescue him. Hopefully you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. All right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Jasne. Bierzemy Gnata. No tu nie mogę wyjąć. Cześć, gdzie ja idę? Myślę, że chyba drzwi pomyliły. Halo, halo, come in. Halo, 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 a za mordę ci walą. Dobra. Okej. Ten kolor mi się nie podoba. Dobra, dam spokój. Jeszcze będzie miał coś do mnie. Wbijaj tam na pojazd i jedziemy. Okej. Trochę uszkodzony mam ten pojazd. Jakbym znalazł jakiegoś hydraulika po drodze, to naprawiłbym go. Tempa, pizdo! Jak mogłeś? No i patrz, patrz co zrobił z moim pojazdem. Uchatrupiłbym go. Z największą chęcią. Ale mam misję przed sobą. Driftcik tradycyjny. Okej. Alarm się włączył. Nie, nie, to trąbił ktoś. Myślałem, że alarmy się włączyły. Muszę dojechać w jednym kawałku. Pięknie. Nie wiem. Takie jeszcze pytanie do was. Chociaż nie powinienem go teraz tu zadawać, tylko zrobić jakby osobny filmik. Ale co byście chcieli jeszcze na moim kanale? Poza Mafią i Assassin's Creedem 4, który będzie w najbliższym czasie. This is Luca's car. Now where are you, Luca? Aha, to mamy śledzić Lukę. There you are. Ten Luca. Dobra, to go nie zgubimy. Okay, here we go. Okay. Should I get too close? I gotta make sure Luca doesn't see me. Okej, nie damy się zauważyć. Oj, trochę jak 007 z gościem. Albo w James Bondzie. To już robi się naprawdę epickie. Czekajcie, bo chyba mam wrażenie, że ja go gubię. No tak. Pomyliłem taksówkę z tym typem. Kurde, odjeżdża mi. Nie mogę sobie na to pozwolić w sumie. Zwolnij pan trochę. Dobra, jedzie sobie czarną furką. Czarną? Chyba taką zieloną bardziej niż czarną. Taka ciemna zielona. Tak, dobra. Śledzimy typa. Misja mi się już podoba. Robi się ciekawie. Zobaczymy na dalszy rozwój wypadku, wydarzeń. Nie wiem, czy tak zawsze mówię, wypadku nie wydarzy. Teraz przyspieszymy trochę, bo widzę, że tamten typo też dał gazu. Pewnie tak. Łop. Zwolnij pan teraz. Dym mi się pojazd, co to niedobrze za bardzo rokuje dla mnie. No nie, piszą do mnie SMS-y. Wybaczcie. Powinienem dźwięk wyciszyć tam kompletnie. Łuski's junkyard. Wybaczcie. Okej. Jedziemy cały czas za tym typem. Wybaczcie, jeszcze raz. Jeżeli jeszcze raz do mnie napisze, to zrobię cięcie i będę musiał go tam poustawiać, żeby mi nie przeszkadzał. No i się doigrał. Właściwie teraz powinienem cięcie zrobić. Slaughterhouse, of course. Looks like Eddie was right. Okay. Okay. Gotta get in there without being seen. Okay. Wchodzę już. Jak będzie mi cały czas spamował, to będzie miał przesrane. I can't let anybody see me until I find out what happened to our guys. Dobra. Mamy problem teraz, bo ogólnie nie wiadomo jak się tu dostać. Excuse me. Ja z bronią do niego, do starego dziada i się pytam, przepraszam. And what would you be looking for in there? Yeah, my dog ran in there. I'm trying to find him. Your dog, huh? Yeah. Mów prawdę. How to get inside or what?
Może porozmawiamy po przyjacielsku, żeby, wiesz, nabrać tej atmosfery. No panie! Panie, panie! A, posuwam go. Chociaż to tak dziwnie wygląda, ale tak, tak na to wychodzi. No bitch, please, ja chcę się tu dostać. A, dupy taka robota. O, dzięki. Pomogłeś mi. Truposz. Bez sprawy. A my tu już chyba byliśmy, z tego co wiem. No i na co ja tu żem przyszedł? Tu nic nie ma. Widzę, że koleś już mi dał spokój z SMS-ami. Dlatego bardzo dobrze, że sobie darował. Bo bym się w przeciwnym wypadku wkurzył. Bo nienawidzę, jak ktoś mi przeszkadza. Tego najbardziej nienawidzę, kiedy coś robię. A ten dalej się dyga. Panie, czekaj. A jak czekaj, jak zabiję tego dziada? Nie ruszaj się. Ty, jaki hardcore. Właśnie mi pomogłeś. Dzięki. Bez ciebie to bym tu nie dał rady. A jednak mi nie pomogłeś. O Jezu, narobiłem sobie nadziei, myśląc, że ten typ mi chce pomóc, a tak naprawdę tylko mi utrudnia. 11 już minut, to dobrze. To znaczy, że już trochę odcinek trwa. Parkour nie umie niestety. A ten typ jednak żyje! A może mu ukrócimy cierpienia, nie? Nie, jesteśmy sprawiedliwi, dlatego wolę jak przeżyje. No ale teraz mamy problem, bo nie wiem jak się tam dostać, są druty kolczaste. A to mi niestety przeszkadza. O, jakiś pies się hałasuje. No patrz, tu się potrafi dostać. A po drzewach się umiesz spinać? Nie, nie umie. To nie jest Assassin's Creed 3, czy tam 4, gdzie sobie po drzewkach możesz wspinać. No panie, no proszę cię. Chcę się tam dostać, a ty po prostu chcesz mi chyba utrudniać. A tu się nie da dostać na dach. Dupa. A czekaj, da się z nim rozmawiać? Nie. No to w tej chwili nie wiem, jak mam się tam dostać. Ty, dobre! Zestrzelimy sobie parę literek. Co tam? Pewnie. Co nas to obchodzi? Dobra. Clemente. Czekajcie, może tutaj trzeba się dostać? Nie. Stary, jakbyś umiał parkour, to byś się już dawno tam dostał. Tak to dupa. Nie dasz rady. Chyba, że coś wykombinujesz jeszcze na czarną godzinę. A czekaj, może wbiję do tego pojazdu. No właśnie. Czemu ja tak od razu tego nie mogłem zrobić? Chwileczkę, może droga mnie tam poprowadzi. Ładnie. No nie dostanę się tam. Chyba, że... Czekajcie, wykorzystam ten pojazd. On tu ma gdzieś taką dziurkę. Może go zestrzelę jakoś. Kurde, jakie to jest słabe. Jakie gówno. No i czemu ten pojazd nie chce wybuchnąć? Jakie... My tu będziemy kombinować do końca, bo ja tak tego łatwo nie zostawię.
Dobra. O, a może tak. To też chyba będzie dobry pomysł. Vito, ogarnij dupę. No nie dostanie się tam. No i jakie to jest głupie. No co trzeba zrobić, żebym się mógł tam dostać? No dajcie mi jakiś pomysł, bo no ja tego nie ogarnę. A już 15 minut minęło, zarąbiście. Nie o to mi chodziło, ale okej. Mniej więcej jestem w dupie, czarnej dupie. A może tu jest jakiś guzik, tylko ja jestem ślepy jak zwykle. Nie, nic nie ma. Beznadzieja, tyle powiem. Ale może tutaj są jakieś wskazówki, bo... Aha, nie mogę go zastrzelić. Super. Niby czemu? Co, to jakiś mój sojusznik? Brat? Nie. To jest jakiś medal. No, really? No, proszę was. Ach, no to naprawdę mamy przesolone. Jeśli chodzi o plan naszej misji, który niestety jest do dupy. Chyba że w końcu pójdę po rozum do głowy, coś wykombinuję. Szczerze wątpię, ale wrong way. I gotta find a way in. No to co mam robić? Nie denerwujcie mnie. Dajcie mi jakąś podpowiedź, wskazówkę, no cokolwiek. Może mam tam podjechać. Chwileczkę, podjadę tam moim pojazdem. Nie. Też lipa. Dobra. To tu nie, tam też nie. Tam nie wolno nam iść, bo opuścimy teren misji. To jedynie nam zostaje droga. O, proszę. W końcu. Dobrze. Bądźmy lepiej gotowi. Dobrze. Idziemy. Już się szykuje. Aha. Pan Vito jak zwykle marudzi na dość nienaturalne warunki kanałowe. Dlatego bitch please shut up. Tylko rób co do ciebie należy. Dobrze, że się tu już nie ociągamy. A gówno nie problemy. No odbiło mu, dostał tego ADHD z funkcją HD i teraz świruje co ultra. What the fuck? No to teraz będzie od ciebie tak jechało. If Luca just stopped by to pick up some steaks, I'm gonna kill somebody. O, jakiś pis. Shit. Znowu będę musiał zrobić cięcie. Możecie się już domyśleć, co żem znalazł. Cholera jasna, kurde. Vito, nie dość, żeś wpadł w ścieki, to jeszcze znajdujesz takie pierdoły. Wstydziłbyś się. Dobra, drabina, Vito. Wyglądasz obleśnie. Przykro mi to przyznać, ale taka jest prawda. Zajebiście obleśnie wyglądasz. Trochę jak robotnik. Teraz mam się kryć. Jeszcze czego? Jesus, would you shut up? What, somebody there? Oh fuck. There's nobody there, see? So shut up before we turn you into meatloaf. Dobra. Nosy mutt. Shit, there they are. Now I got you, you skinny little prick. No ten pies mnie tu irytuje. Dobra, piesie sobie odchodzi.
No, kundlu mordawku był, powiedziałem. Okay. Time to move. Zakradanie się do rzeźni. Czas zacząć. Czyli teraz trzeba będzie pewnie tutaj iść, bo widzę, że tutaj te przeszkody są. O, rury. Pięknie. Parkour nam się tu szykuje na poziomie zaawansowanym. Pięknie, Vito. Ale wyglądasz okropnie, trzeba ci to przyznać. Najlepiej miej pistola jakiegoś, najlepiej takiego. Tutaj mamy innego śpiocha, co nam to też za bardzo dobrze nie wróży. Ale bądź po prostu uważny. Kurde. Dobra. Póki ci się chciało to mięso znosić. A idź na tą fajkę, fajo. Dobra. What the shit? A teraz sobie tu wejdziemy. Najlepiej. O proszę. Jak sobie możemy życie ułatwić? Ciężko, ale jakoś idzie. Musimy się przekradać. Żadnych ofiar. Mamy tylko jeden cel. I lepiej, żebyśmy nie kombinowali zbytnio. Ale katują te świnie. Dobra. Shift's over. What do you mean shift's over? You got shit in your ears? I said you're done for today. But I ain't done pounding the beefsteak. Don't make me say it again. Shift's over. Get the hell out of here. All right, fine by me. Straight. Let's go. Dobra. Kurde, czyli widzę, że trzeba będzie kogoś w końcu udupić po cichu, bo się nie obędzie bez tego. A, te białe pewnie strzałeczki są ci pracownicy, rzeźnicy. Okej. Be right there. Cholera. To lepiej iść sobie stąd. O, idziemy. Jesteśmy. Falcon thinks he's got a good record. Ja nie mogę, tylko Vito tego nie spierdol. Come on. How'd you get it into the States? Dobry z ciebie, mafia agent. Dobry. Tylko szkoda, że tak brzydko musisz wyglądać. Szkoda mi cię. After we're done with this, we're gonna grind you up in one of these machines here. Da, zmielę za twój ryj. It's just a question. Boże, jaki ryj. O, to fu. What's that fucking stench? Oh, o nie, to pewnie mną czuć. Hey, somebody's over there. Hey, who the fuck are you supposed to be? Jesus Christ, what is Captain Shitbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. Kapitan Straczka. I know you. You're the chump who was hanging around with that tak, moron. Zaraz ci dłoń podstrzelę. I thought you were still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, no, oczywiście. Huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. O kurde. Nie! Vito! Dasz sobie radę! O cholera! Nie! Zostaw mnie! O, masz tu szkiełkiem. O, bijatyka! Tego jeszcze nie było w repertuarze, ale już obrywamy, widzę. Masz tu. O kurde.
Nie przeginaj lepiej. Kurde, uważaj lepiej. I lepiej walcz kontrami, bo tak będzie najlepiej. Nie szpanuj, tylko kontruj. No, dajesz, dajesz. No. No, uderzyłbyś. O, tak. Masz, o, masz. O, tak. Pasuje ci? Jeszcze się nie poddaję. O kurde. Niezbyt dobrze to wróży nam. O kurde. O cholera. Uciekaj lepiej, Vito. Teraz uciekaj. A dobre! Kata postrzelono. Error. Take care of him. Oj, przykro mi, ale nie skatowaliście mnie jeszcze na tyle. Dobre. Dobra. No właśnie. Już po was. Gady. Thanks, Vito. We owe you one. Eddie sent you. No pewnie, że Eddie. I noticed he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Asaki, kurde. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Dobrze, spokojnie. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't forget about me. Okay, fellas? Mhm. Dobra, szukamy jeszcze Luki. Ale widzę, że mamy towarzystwo. O kurde. O kurde. Dobra. Tamten zaraz wstanie. Pięknie. Dobrze. Pięknie, Vito. Alright, Vito. Let's get that little fuck. Tylko uważaj na siebie. Niech ci się trochę HP zregeneruje. O, mamy Thompsona. Skałasza postrzelamy. Przeładuj. Dobra, to już mamy chociaż jakiegoś karabinka. No wyważaj te drzwi. Kurde. O, kurde. Dobrze. Doskonale. Wbijają. Nie może im pozwolić. Chociaż oni już i tak tu biją. Nie. Oni tu wbijają w końcu. Kurde. Lepiej wejść shotguna. No chodźcie tu. Come on. No byłaś. Tempo to. O, zginęła. Nie! Vito stracił przytomność. Ratujcie go jeszcze. Nie. No nie, wszystko od nowa. Żarty se stroicie. No dobra. Co tam? Okej, dobra, szybko ich uratować. Nie mogłem tego zrozumieć. Eddie send you? You noticed there's a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. Dobra. I'm gonna kill that son of a bitch. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't forget about me. Okay, fellas. Dobra, wbijają tu. Fuck you! You missed! Dobra. Chwileczkę, a ten się zregeneruje. Czekajcie. Już tu ich pociśniemy. Nie!
kurde, co za farbę. Dobrze, padli. Alright, Vito, let's get that little fuck. Dobra, mamy naszego Thompsona. To było gdzie tutaj tak? To tutaj się. Little cocksucker's gonna piss his pants. No, come on. What's going on? Najpierw wezmę shotguna. Yeah, they are. No dobrze, po guess who's next? Ja sobie już tu wybiję szybę, żebym miał dobre pozycje do strzelania. Dobra, pierwszą stronę. Kolejny przyjechał, nie podoba mi się to. Zaraz się tu przebiją. To nie jest dobre. Oni tu już właściwie są, więc mamy gości. Przeładuj. Wow, 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 wow. Dobra, weź sobie lepiej shota, przeładuj. Ostatni został. Ale to on tam gdzieś jest. Dwóch jeszcze. No. Dobrze. I jeszcze jeden został. Ale to on tam gdzieś sobie kampi. Ło! Gier Thompsona. No chodź tu. All right. Nice job. Now let's go get chwileczkę, ammo pozbieram. Bo się przyda. To wszystko. Aha, tu jeszcze na zewnątrz. Czekajcie, pozbieram ammo trochę. Cierpliwości, panowie. O, dobrze. Mhm. Już pół godziny ponad trwa odcinek. No to czekaj. Nie lepiej będzie. I ain't gonna be able to open it like this. Yeah, we need something heavy, like a battering ram. No wow. I know. We'll use that card. O, pomysłowe. Żebyś wiedział. He's so fucking smart. Think you're so fucking smart, huh? Go ahead, try. Son of a bitch. What's he doing over there? Zastrzelę ci łeb. Poddaj się. Po co się kryjesz, tchórzu? Masz pychę, ciotko. Jak paczka. Jak prezent do paczki. Vigo, Vigo, dobrze. Lej, naparzaj. I'm gonna have a little fun with Luca before I grind him up. Wanna join me? Thanks for the invitation, but I think I'll pass. It's the same blood, huh? No, just hate the sight of Luca. I hear you, but you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle prod he was yapping about. Yeah. Eddie wanted me to take care of him personally. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. Mm. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like an outhouse. I gotta get cleaned dokładnie. Up. And tell Eddie he don't gotta worry about Luca. Yo, Beans, open the door. It's all over. You. You're still alive? Yeah. What'd you expect? Look, before we go home, you wanna give me a hand with ze śpiącą królewną. No, a, bo tak, już jest nieprzytomny. It's not such a bad idea. Dobra. Zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 12 odcinka Mafia 2. Myślę, że wam się spodobał. Oceńcie, skomentujcie i zasubskrybujcie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie.